2021 ma być rokiem podwyżek. Jakie w związku z tym panuje nastawienie w społeczeństwie? Postaramy się to wyczuć w maratonie subiektywności. Płakać mamy. Nic nam innego nie pozostaje chyba, nie? Ale bardziej ze zrozumieniem pani do tego wszystkiego podchodzi, na zasadzie, absolutnie, że jeżeli jest źle pani... Absolutnie, proszę pana, w momencie, kiedy 2 miliardy na telewizję polską zawsze jest, zawsze wystarcza, na chore dzieci nie ma, na potrzebujących nie ma, na to, że jest ubóstwo w tym kraju nie ma, absolutnie nie. To, co proponują... Powiązanie z zużyciem wody uważam za jedną wielką bzdurę i dlaczego? Tyle. No zakładamy, że... To... Ale jaki to ma związek? No taki, że mają płacić wszyscy dzięki temu, bo zużywają wodę wszyscy. No i tak myślę. A teraz nie wszyscy płacą za śmieci. Dlaczego nie wszyscy? No, uczciwi płacą, no, a zawsze się tacy znajdą, a nie widzę związku z wodą. Natomiast w zależności od ilości mieszkańców w danym lokalu, na łebka to powinno, także powiem kolokwialnie. No tak, ale jeżeli chodzi o meldunek, to już nie jest prowadzony tak rzetelnie jak kiedyś. Niech. Często się mieszka we Wrocławiu, a jest się zameldowany w Jeleniej Górze, na odwrót. No nie trudno do ustalenia, że powiedzmy na ulicy, jakiej jesteśmy, w mieszkaniu numer 5 mieszkają 3 osoby. Ja myślę, że było obiecywane, że gaz będzie tańszy, a wcale się na to nie zapowiada. Nie zapowiada się. No a inne to nie wiem, bo w tej chwili... Prąd też idzie w górę. Też idzie w górę? Tak. Na gospodarstwo domowe średnio 10 zł wyżej rachunek. No to nieźle, bo 30% dla tych, którzy mają ogrzewanie elektryczne... To drogo będzie. To chyba już wysiądą teraz. Tak. Natomiast ja mam gazowe ogrzewanie, to też się niepokoję. Bo jest ciężko, prawda? Ale podchodzi pan bardziej ze zrozumieniem do tych podwyżek, że jednak jest trudna sytuacja, epidemia, czy raczej ma pan żal, że ktoś chyba tutaj czegoś nie dopilnował? Ja nie wiążę tego, bo to jest całkiem inny problem. Natomiast no, jeśli ktoś opiecuje, no to trzeba dotrzymać słowa. Proszę pana, wszystko drożeje. Pójdzie pan do sklepu, wydawał pan 40 zł, a teraz 80. Jak najbardziej. Tak, najbardziej. Wszystko idzie. Proszę pana, nie mam żalu. A ile ze zrozumieniem podchodzi pani do tych podwyżek. A ile mogą podnieść? Nie wiem, ile te śmieci. Ale rząd tak ładnie pokrywał chociażby do tej pory te wzrosty cen energii elektrycznej. Tak. Czemu nie mógłby pokryć kolejnego roku? No nie wiem, zobaczymy. No to dewagujemy oczywiście. A co pani myśli? No trzeba po prostu przywyknąć do tego, no co będzie, no. Co my mamy? Nic nie mamy za bardzo do powiedzenia w tym temacie, tak? Chyba tylko przy wyborach, prawda? Tak. Jednych samorządowych i tych państwowych, rządowych. Jak się innych przedstawicieli wybierze, to będzie lepiej? Trzeba mieć nadzieję. Choć wiem, że nadzieja... Umiera ostatnio. Dokładnie. Nadziei mieć nie można już, jeżeli chodzi o podwyżki. Te nastąpią wraz z przyjściem 2021 roku.